No i widzieliście już efekty, tak? Czyli no możemy teraz do niej postrzelać. Tylko uważajcie, bo to jest mina, która typowo miała ranić, a nie zabijać. Więc odłamki lecą daleko. Co, strzelać? No strzelaj, strzelaj. Znajkła, bo ona nie tak cenię, tylko ona znajka. Traf tam, tam gdzie krew jest. Na 104. Rozbroję ją. Bum. Radzę się. Teraz schowajcie się. No dobra, schowajcie się, no. Tego się nie da rozbroić. Czy da się, ale trzeba mieć otwarta. Przestań. Dechu bliżej trzeba podejść i strzelać. Widzicie, techu nam tutaj zaprezentuje. Trzeba się podczołgać do miny, powoli, pozycją nisko. Karabin przed siebie. Najpierw to z pistoletem zawsze. Rozumiem. Ale no, o kurwa, ma rację. Leś, leś. Jak to się stało? Pierdolę. Przejdę tu skrajnie na stopę, ale nie biorę na misji nigdy. Stałem koło niego i przeżyłem. Okej. Okay. Gdzie jest Gienko? A nie wiem. Chyba tam. Morfiny brak. Nie ruszaj się. Mam nogi? O, mam. Ty. Dechu nie zdałeś. Najlepiej zawsze rozbrajać pistolet. To może tą minę już pominiemy. No bo to jest taka mina, że jak ją zakopiesz, to już się nie weźniesz, no. Jest jeszcze podobna mina, tylko już ruska. Trochę osadzi. Bardziej się boję. Weź ogarnij tutaj. No, cały. Czyli żeby do tego tą baretkę trzeba rozbroić. Coś w ten desy. Żeby nikt nie biegał. Tutaj sobie samowolki, żeby kurwa nie było. Co dalej, panie kapitanie? Mają wszystkie miny? No, ja czyli mam. Mają. Dechu ma? Masz dechu? Nie. Dobrze, już teraz tak na spokojnie. Mam trzy. Bo ostatnio taka mina śmieszna. Chcesz mieć gogle? Chcesz tylko gogle mieć. Nie wiem, czy cię ochronią, ale okej. Okay. Chodźcie, ja musisz w M49. Maskę spawacza musisz mieć. Muszę odsunąć się o 5 metrów ode mnie. Tylko będzie zakładaninę sygnałową M49.
Tak, Mateo, tym się nie zabijemy. Chociaż wiesz, są różne przypadki. No i teraz możemy poprowadzić linkę, tak? Czyli prowadzimy sobie linkę, powiedzmy, do przodu. Powoli nie biegniemy, żeby jej nie zerwać. Na końcu pod skorlem przymocowujemy koniec linii. Jak można zauważyć, tam gdzie ją przymocujecie, tam się taki patyczek pojawi i to jest koniec jakby tej linki, tak? Bo samej linki nie będzie widać. No ja mam tu patyczek, bo no okej, okay, masz patyczek. No i teraz możesz sobie przebiec między swoją miną a patyczkiem. A! Bo ja nie chcę wybuchnąć. Słabo się starasz. Ojej. Okej, ta mina wygląda tak w dzień, taki ma huk, a w nocy świeci dodatkowo tym dymem. No i to jest typowa sygnałówka, żeby ostrzec o podejściu. Na przykład przeciwnik. Dobrze, jak mamy to, to już nie oddajemy się, no wiem. Teraz układamy minę M18 Claymore'a tak zwane. M18 to ustawisz tam na szczelnicy. Na strzelnicy, dobra. To co my tu jeszcze mamy? Mamy M... To ja wziąłem jeszcze tutaj. Jeszcze pomza mamy. Teraz troszeczkę się odsuńmy, potraktujmy ją troszeczkę tak bardziej poważnie. I ta mina już wybucha, także trzeba uważać. Zasada jest ta sama, przymocowujemy koniec linki. Możemy ją też ewentualnie zakopać, ale nie będziemy tego robili teraz. Ciągniemy linkę wyzwalacza i ciągniemy ją do przodu, nie do tyłu, tylko do przodu. Żeby nie było pomyłek. Okej, na mojej wysokości ją odcinamy pod scrollem. Przy mocy koniec linki. I odbiegam do tyłu, mam 5 sekund, póki się mina nie załączy. Mateo? Chcesz? Muszę baletnica poskakać. Dobrze, więc obiegamy to całe polonowe dookoła. Na radiu, bo nic nie słychać. Spotkam się przy starze, tylko nie wpieprzamy się na minę. Idź tam do stara. To nie jest star, to jest honker. Macie celowniki fajne? No tak samo tą minę można podejść i rozbroić tak, że podczołgujemy się do niej. Chociaż nie będziemy tego testowali, bo znowu będzie bajzel. Możemy podejść i do niej postrzelać. I możemy jeszcze położyć koniec C4. Także no, będziemy strzelali teraz. Ma to. Ale schowamy się najpierw gdzieś za jakąś zasłoną. No i teraz sobie strzelacie do tych min. Tylko bezpiecznie za zasłonami, żeby was nie szepnęło. Loki, schowaj się. Weź sobie lepiej tą M14. Ja mam na pewno już. Aha, to dobrze. Ja w ogóle nie mam amunicji. No dobra. Jedna mina już wybuchła tam. Strzelajcie do skutku, ja się to wrócę też.
Widzicie, chłopaki miny niezwykle wytrzymałe, także trzeba mieć bez kitu dużo amunicji na misji, żeby to rozwalać w ten sposób. Reloading. Jeszcze jedna. Graj. No. Jeszcze jedna stoi. Gdzie ją widzisz? Tam, gdzie on strzela. Tam, gdzie strzela. Trochę blisko stoimy. Jak się myśli? To ja ją rozwalam, bo to moja. Baki, to jest Marasa. A to czwórkę tu dajcie. Dobra, gdzie ona jest? Pokaż mi ją. Jest. Dziękuję. Jak ja strzelę, to od razu. A, to ja strzeliłem. No na pewno. To ja strzeliłem. Okej, co najmniej zostało? Claymore. Ale Claymore będzie później, więc wracamy teraz na Humvee. Do Humvee ten, bez karabinu. Ale... No okej. Okay. Teraz weźcie sobie jeszcze dodatkowo minę M86. Saczele, czyli ładunek wybuchowy, zwykły. No. Taką paczuszkę. No. ID Guy C4. Miałem 112, tak? Tak, dokładnie. Jeszcze wersja, jakby to powiedzieć, niemiecka jest tak jakby mniejsza, tam waży 500 chyba gram. No, to jest mniejszy ładunek. O, najlepiej. Powiedzmy 3 sobie weźmy. A co już? Ja też mogę, bo jest blisko. Jest taki wara zmienić? Gdzie to C4? Wodnek burzący M112. A cążki też weź się do łapy, żeby zaoszczędzić czasu. I dobra. Mążem do dupców. Dziękuję, jak jest teraz. Jeszcze tam jeden został. Dobra. Macie wszystko? Mateo? Dobra, Techu, chodź tutaj, a nie pierdol głupot. Okej, dobra, to pobawimy się teraz jeszcze jedną miną, chyba jedną z ciekawszych, M86. Chodź tutaj. Okej, okay, minę M86 będziecie mieli tak, jakbyście zmieniali sobie tryb ognia, czyli pod F zazwyczaj, no, sobie zmieniacie. I będziecie mieli ją jako granat jakby. Wybieracie ją sobie i rzucacie do przodu. To jest mina, która, no nie da się jej rozbroić jako tako. Ona się uzbraja sama. Rzucamy do przodu. Rzucamy? Tak, rzucamy do przodu. No takie jak fire i jedna. 100? Nie, to nie jest to. To nie jest to. No i generalnie można się po tym przebiec, ale no, nie polecam. Aha. Wybuchnie. No i na to jest cała filozofia chyba.